Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Ori and the Will of the Wisps. Moi drodzy, taka mała informacja. Pisaliście mi odnośnie jednego momentu, żebym wrócił do któregoś z tych drzew, które było poprzednio. I faktycznie wróciłem i zdobyliśmy nową zdolność. Mam tutaj oczywiście na myśli... A, no tak, nie w ten sposób się zdolność odkrywa, zapomniałem. Natomiast mamy, słuchajcie, zdolność, która nazywa się regeneracja. Niestety nie mamy jej za bardzo gdzie wrzucić. W związku z tym na razie, dopóki nie będziemy tutaj mieli problemów z, że tak powiem, umieraniem i z całą resztą, myślę, że nie będziemy tutaj za bardzo się wysilać. A dzisiaj, słuchajcie, będziemy szli, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj w dół, żeby przede wszystkim dostać się do pogłoski, że na osobliwych piedestałach ukazują się duchy przeszłości i dodatkowo mam nadzieję, że uda nam się dostać do strażnika moczarów. Ale jak to wszystko wyjdzie? Tu coś jest. Zauważyłem to. Dzień dobry. Fragment ogniwa energii oczywiście zdobyliśmy, także fantastycznie. Koledze, podziękuję. Dobra, na razie z naszym życiem nie jest źle. Widzę, że komarzysko tutaj nam przyszło. Także proszę bardzo, duszki. Ała! A, bo ja się tu przyczepiłem. Okej, okay, dobra, nieważne. O, nie, kolejny komar. Ała, 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 bije, 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 bije. Nie, 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 no bo... O, zabiło mnie. Fantastycznie. O, ale jesteśmy w tym miejscu. Okej. Okay. Tutaj domyślam się, że... Ach, czekajcie, bo tu będziemy mogli to na pewno odpalić. Może niekoniecznie tak. Aj, nie wyszło. O, czekajcie, bo tu kolega próbuje... Aha! Dobra. Musimy uważać. Przelecisz przez to? Nie. Się nadział. No, chodź komar. Aha, drugi już widzę. Dwa komary przeleciały. Świetnie, sympatycznie. Znaczy, nie fajnie, nie sympatycznie. Ale dwa przeleciały. Dobra, do widzenia. Teraz tak, my musimy, słuchajcie, dziabnąć to tam na górze, ale powiem wam... O, dobra, udało mi się. Nie wiem, co tu się otworzyło, ale mam nadzieję, że damy radę... A, nie damy rady tak łatwo przejść. O kurczę. Wiecie co, mam pewne przypuszczenie. A nie, daliśmy radę. A, zobaczcie. Dobrze mi się wydawało, że to tak będzie działać. Czyli tutaj musimy to odpalić, ale jednocześnie to jest czasóweczka. Więc nie wiem, czy dobrze robię, marnując za bardzo łuk, ale nieważne. Nie zdążyłem, jeszcze raz. Kurczę, za nisko. Jeszcze raz musimy. A, fuck. Wiecie, plus jest oczywiście taki, że tutaj z naszym życiem się nic tak na dobrą sprawę nie dzieje i nie dolecę. Chociaż... Dobra, dolecieliśmy. I mamy kolejny kamień. Szybkostrzelność. Otrzymano nowy kamień. Atrybuj... aktywuj, w sensie. Iskra strzela 25% szybciej. No dobra, to myślę, że możemy się tutaj w to wyposażyć. Ale to jest chyba raczej bardziej do naszego łuku, jeśli się nie mylę. Oj tak, zdecydowanie strzelamy szybciej. Prawie jak maszynówka. Sympatycznie. Do widzenia, państwo komarzyska. Nikt was tutaj nie zaprasza. Dobra. Okej, okay, na razie jest git. Tylko teraz tak, tutaj widzę, że ten boczek zrobiliśmy, ale teraz tak, tutaj widzę, że będziemy mieli wejście... Oj, zapomniałem, że kolega tutaj próbuje we mnie pofaflunić nieładnie, nie wolno pluć. A, no tak, oczywiście jeszcze wybuch. Dobra, ale tu jest jeszcze coś na górze, tylko że tutaj, nie, tutaj będziemy mogli się wrócić. Dobra, czyli nie będziemy tutaj na razie wchodzić i wydaje mi się, na górze ktoś jest, ale nie wejdziemy tutaj. Nie mam niestety jeszcze takiej możliwości skoczności Oriego. Dobra. Okej, okay, na razie nam się udało pięknie, ładnie tutaj przebrnąć przez to wszystko, więc nie jest źle i widzę, że idziemy chyba w dobrą stronę. Aczkolwiek nie ukrywam, że jeszcze chciałbym tam na górze zobaczyć co i jak, ale dobra. Myślę, że tak, zejdziemy sobie chyba tutaj na dół za głęboko. Chociaż w sumie i tak o to chodziło. O,
to nie ja, staliśmy osiągnięcie. Tutaj już widzę, że mamy kolejne przejście, które domyślam się, że będzie wymagało chyba od nas jakichś klejnotów, innego tego typu rzeczy, nie wiem, zobaczymy na późniejszym etapie. I tutaj coś mamy. Naciśnij, aby aktywować piedestał. Domyślam się, że to jest kwestia tych duchów. Zobaczymy, co to jest. Nagroda za wyzwanie. Mamy wyzwanie, ale o co chodzi w wyzwaniu? Aha, gonitwy duchów. Pogłoska zbadana. I że co? I że to tyle? Ciekawe. No dobra, okej. Okay. Skoro tak, wydawało mi się, że będziemy tutaj jakoś się gonić, czy cokolwiek w tym stylu robić, a tu się okazuje, że niekoniecznie. O-o. To jest dokokszony. To jest dokokszony ktoś. Demet. Nie, nie, nie. Ale poczekajcie. W sumie jest tu bezpieczny. Dobra, okej. Okay. Ale pokonany i muszę przyznać, że ciężki przeciwnik. Dobra, tutaj mamy znowu wajchę. Domyślam się, że pewnie obniżymy dalej poziom wody. A nie, przepraszam, odblokuje nam się przejście, czyli źle mi się wydawało, że będziemy potrzebować klejnoty. Ale fajnie, spoko. Dobra, jak prezentuje się teraz nasza mapa? I tak musimy wejść na górę, ale nie wiem, czy zobaczcie, zauważcie, tu mi się pojawiła flaga. I dziwna sprawa, dlatego że ja nie mogę w tym chyba uczestniczyć. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się nam wydarzyło. Teoretycznie, jak sami zauważyliście, byliśmy tam w jakimś miejscu. Gdzieś nas przeteleportowało, ale nie za bardzo była możliwość zrobienia czegokolwiek, więc w sumie trochę dziwne. Dobra, na górę nie wejdziemy, to już widzę. O, mamy, słuchajcie, kolejne drzewo. Przyjmijmy światło. Dostaliśmy. Zryw. Zdobywasz nową umiejętność, i ci nie wykonać zryw również w powietrzu. Czyli domyślam się, że to jest... Aha, czyli to mamy przeskok. Dobra, dzięki temu będziemy mogli... A do góry mogę? Nie, nie mogę. Ale Ori zapierdziela teraz sympatycznie. Dobra. Do widzenia, drodzy państwo, ale no powiem wam szczerze, że ładnie to tutaj ciśnie, bardzo ładnie, podoba mi się. O! Okej! Budgie. Definitywnie budgie. Nie no, sieczka jest nieziemska, to trzeba przyznać. Tylko, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tu jest właśnie taki... Ja nie mam zielonego... O, patrzcie, teraz nie mogę tutaj wpaść. Ale odkryliśmy jakiegoś baga delikatnego. Dobra, spoczko. No dobra, ale co mi dadzą tutaj przeskoki w powietrzu? A, naciśnij po podwójnym skoku, żeby wykonać... Okej. Dobra, czaję. To by się zgadzało. Dobra, tutaj na pewno będziemy musieli iść do góry. I chyba na lewo. Okej. Okay. No dobra, ale to czekajcie. A, tu nie wlecę. Nie dolecę. Tak się wiecie, co jeszcze zastanawiam? Czy może... Będę tutaj w sumie. Patrzcie, jak próbuję. Jak próbuję, dziadno? Dobra, do widzenia. Wiecie co, tak próbuję sobie tutaj ewentualnie może... O, właśnie. Dobra, jednak się udało. Sympatycznie. Ale tutaj nic nie widzę, natomiast zauważcie, że tutaj mamy też jakieś miejsca, w których są te rzeczy niektóre pochowane. Tak zupełnie... Oj, nie mamy mocy, więc będziemy musieli się z tym kolegą chyba zmierzyć samemu. Au. Dobra, ciapnięty.
No właśnie, ale widzę, że nie mam za bardzo miejsca, żeby odnowić sobie naszą moc. I tutaj za bardzo też nic nie widzę. Natomiast o to chodziło. Tutaj musimy po to przyjść, więc teraz domyślam się, że będziemy musieli wrócić. Ale co nam, moi drodzy, to daje? Daje nam to przede wszystkim możliwość wchodzenia w różne miejsca, w których wcześniej nie mogliśmy wejść, czy na przykład przeskoczyć na wyżej, dalej i tak dalej, więc całkiem spoko. Bardzo się cieszę, że są te wszystkie zdolności tutaj. To jest w sumie coś bardzo podobnego, jak było... jak było w poprzedniej części Ori. Tylko, że to nazywało się bodajże chyba Sprint. No, przynajmniej tak mi się wydaje. O, i zdobyliśmy kolejną porcję blasku. I chyba zauważyłem jedną... A nie. Dobra, wydawało mi się, że możemy się zakręcić, ale to nie tak działa. Okej. No trzeba przyznać, że Ori tutaj jest pieruńsko zwinny. No dobra, jak to teraz tu wygląda? Możemy przedostać się tutaj do tego kolegi. Zaraz z nim pogadamy, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Nie pluj we mnie. Chociaż w sumie autozapisy chyba bardziej wolę niż takie zapisywanie właśnie samodzielne, przyznam wam się szczerze, i bez bicia. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że fajniej to się wszystko prezentuje i wiecie, nie ma takiego problemu na zasadzie, że o, bo nie zapisałem i jestem gdzieś mega daleko. Dobra, jest Lupo. Z Lupo chyba mieliśmy już do czynienia poprzednio. Wielkiego kwaloka, strażnika moczaru. Dzięki jego opiece niewiele się tu zmieniło, kiedy nadeszło zepsucie. Zostaniesz nabyć mapę za 100 blasku. Jasna sprawa, kupujemy mapę. Zawsze kupimy, słuchajcie, mapę, jeżeli będziemy mieli możliwość. Bo jak sami widzicie, te mapy jednak bardzo dużo dają, bo odkrywają nam naprawdę... O, i zobaczcie, i teraz tak na dobrą sprawę mamy pokazane, gdzie konkretnie powinniśmy wejść. Super, bardzo mnie to cieszy. Tylko tak, widzę, że na tej mapie, tak na dobrą sprawę, umówmy się, że nie ma pokazanych w żaden sposób znajdziek i innego tego typu rzeczy, więc to może być troszeczkę... Oj, 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 halo, halo, nie, 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 bawimy się tak. Do widzenia. Buźwa, kolejny komar. Przestań. Jezus Maria, tu jest żółczek. Temu nic nie zrobię. Domyślam się, że zaraz będziemy w jakimś miejscu, w którym... Kurde, do widzenia. Aj, 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 dobra, jesteśmy. O! Mamy komórkę życia. No dobra, ogniwo życia, komórkę życia, ale zobaczcie, tu się to pali. Naciśnij, by wystartować w gonitwie duchów. Naciśnij, aby pominąć, no to mnie chyba nie uświadcza w jakikolwiek sposób. Aha, rozumiem już. Czyli jeżeli aktywujemy jedno i drugie, to mamy pokazane, gdzie musimy się dostać, a skądś musimy zacząć. O kurde. Domyślam się, że musimy być przed tym duchem, prawda? Oj, ała! No ej, aha! Nie, nie, dobra, okej. Okay. Spróbuj ponownie, oczywiście, że tak. Natomiast już widzę, że będę musiał tutaj w niektórych miejscach troszeczkę przystopować. Bo będzie to problematyczne nieco bardziej. Ale tak, tutaj, o właśnie. Tutaj przede wszystkim. Tu musimy się złapać tego środkowego. No dobra, powiedzmy. Oj, w tą stronę. Dobra, daliśmy radę. Okej, okay, udało nam się, zakończono. Wow, 1000 zdobyliśmy? Nice. Fajne. Muszę wam przyznać, że bardzo fajne, podoba mi się to, ale jeżeli dobrze pamiętam, tutaj też gdzieś wcześniej był taki wyścig duchów, tylko że my i tak go chyba nawet nie odpaliliśmy, bo nie byliśmy w stanie. Więc w sumie mnie się jak najbardziej to podoba. Au. Fajne jest właśnie to, że dostajemy te... O kurde, umarłem. Fajne właśnie jest to, że dostajemy za to te wszystkie dodatkowe punkciki. W sensie blask. Także to mi się strasznie podoba. No dobra, to właściwie... A, nie mam więcej energii. O kurde, te komarzyska.
One, wiecie co, w ogóle powinny się jakoś tutaj nam wbijać w to wszystko. Tłuchło mnie miłosiernie. Dobra, jeden zerknięty. No ten drugi też by mógł być. Do widzenia. Dobra. Wróciliśmy się tutaj, więc już widzę, że będziemy musieli pójść do góry, bo tak, tutaj nic więcej nie ma, w sumie wszystko zwiedziliśmy. Okej, ała, boli, nie wolno. Koleżko drogi. Dobra, tu musimy iść w prawą stronę. Ha, 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 poczekajcie, tylko trzeba będzie odpalić chyba oko, tak. Strasznie fajna zdolność, strasznie mi się podoba. Fajnie, że coś takiego jest. Wiecie, dzięki temu, tak jak już mówiłem wcześniej, będzie nam troszeczkę łatwiej tutaj chodzić w każdą... A i zobaczcie, możemy po prostu tutaj doskoczyć, żeby otworzyć sobie przejście. Dobrze, i mamy tutaj studnie. Więc będziemy mieli w razie czego możliwość teleportowania się pomiędzy tutaj moczarami, a... nie, przepraszam, nie. Odmęty Kwoloka, a atramentowe moczary, więc będzie można w razie czego niektóre rzeczy oczywiście sobie gdzieś tam popowtarzać, także tutaj pod tym względem strasznie fajnie, sympatycznie. Natomiast domyślam się też, że wiecie, tak jakby nie patrzeć na to ogarnianie całości mapy i wszystkiego, no nie ukrywajmy, że zajmie bardzo, bardzo dużo czasu. To na pewno. Gra definitywnie nie jest jakaś strasznie krótka, więc o tym też trzeba pamiętać. Natomiast dobra. Udało nam się przejść, odblokowujemy sobie oczywiście punkt tak jakby zapisanie i możemy się właśnie też teleportować, tak? Mam nadzieję, że tak. By się teleportować, okej. Okay. Tak, i zobaczcie, no, dokładnie. I możemy, i tutaj widzę, że to teleportowanie moim zdaniem działa chyba troszeczkę nawet lepiej niż w przypadku tego pierwszego Oriego. Także dużo poprawili, dużo naprawili, ale widzę, że... O Boże, co to jest? Wygląda jak jakieś... A to jest boss! Au. Jezus, jak ja mam go... nie mogę go... No dobra, ogień nas podrzuca, ale... Nie no, nie mogę... Patrzcie, mamy z dwóch stron... Aha, i tu jeszcze ogień do mnie leci... Kurczę, to nie jest takie łatwe. Czekajcie, musi być na niego jakiś sposób. Aha, dobra. Czyli musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. On przed atakiem skacze. Ała, zanim zaatakuje tak z bliska, więc możemy zrobić... O, właśnie. I go tłuc w odbłok. Bicie z przodu widzę, że totalnie... Kurde, dlaczego ja obrywam? Ogień. Ogień. Teraz znowu będzie dokładnie to samo, czyli... No dobra. Nie jest źle. Najważniejsze z tego, co widzę, to tutaj jest ogarnąć sobie... Będzie ogień. Dobra, troszeczkę mu dupę spraliśmy. Idzie ogień. Idzie ogień. O, źle. Będzie ogień. Kurczę, nie mam zbyt dużo, powiem wam szczerze, zdrowia. Tak jakby na to nie patrzeć. Ale widzę, że bicie go w przód totalnie nic nie daje. Szkoda, ale patrzcie, jesteśmy na dobrej drodze. Plus jest taki, że znaleźliśmy na niego taktykę. Więc to jest dosyć duży... O, będzie ogień.
trzeba będzie końcóweczka. Wow, wow, wow! Dobra, zabity. Wow, patrzcie, w ogóle mamy 2000 blasku. Złap chrząszcza za rogi. Dostaliśmy osiągnięcie. Okej. Okay. O! Widzę, że nasi koledzy się pokazali. No, przyznam się szczerze, że ten boss łatwy nie był. Także już tutaj widzę, że tak jakby nie patrzeć, ci bossowie worim. No. Łatwiej nie be... A, tu nie mogę. Wydawało mi się, że będę mógł się tego złapać. Ale nie możemy i nie przeskoczymy w tamtą stronę, czyli po prostu musimy iść do przodu. O kurde, w ostatniej chwili. Ale myślę, że zaraz się tutaj zmieni sytuacja, jeżeli chodzi o nasze moce. Coś mi się tak wydaje. No dobra, jesteśmy na dobrej drodze. My ogólnie będziemy musieli iść do góry, ale wydaje mi się, że to chyba nie będzie wszystko, jeżeli o to chodzi. I wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy zaraz mieli jakieś drzewo, które na przykład dałoby nam zdolność, która była w pierwszej części Oriego. Mam tutaj na myśli oczywiście ten taki fajny przeskok. Oj, no nie. Definitywnie nie. Tu jest znowu ten rzygający. Kurde, jeszcze centralnie w to wlazłem, nie? Bez kitu. Dobra, idziemy tu. I jest drzewo. I zauważcie, że tutaj mamy takie odstające fragmenty w dużych ilościach. Dlatego domyślam się, że tutaj będzie dokładnie ta sama zdolność, która była w jedynce. Czyli oczywiście doskok, przerzucanie pocisków, innego odbicie. Tak, zdobywasz nową umiejętność. Przytrzymaj w pobliżu lampionów, pocisków lub wrogów i wyceluj, aby skoczyć i zmienić cel przekierowania. Tylko, że którym to się będzie włączać, bo domyślnie to było... A tym... O, wow, 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 dobra, okej. Okay. No będzie trochę ciężko, wiecie, tak się po z tym starym Orim naszym, w którym go graliśmy. No jednak, jeżeli to jest w innym miejscu, to już stanowi dla mnie problem. O! Słuchajcie, nie wciska... Wcisnąłem Y. I zaliczyło mi to tak jakby... A nie, nie zaliczyło. To musiałem ja coś chyba kliknąć dziwnego. Oczywiście możemy wszystko odbijać w drugą stronę też. Dobra, klikamy. Aha, i to nam otworzy przejście na dole. No dobra, więc póki co na dół. Ale fajnie jest, fajne jest to, że te wszystkie zdolności tak na dobrą sprawę zdobywamy na samym początku. Ale domyślam się, że może to być, wiecie, też spowodowane po części czymś, co może nam potem trochę zepsuć życie. Mianowicie może być trudno. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Oj. A, fuck. Okej, okay. Tutaj będzie mi potrzebny pocisk i mamy kolejne ogniwo energii. I chyba nawet nam się pojawiło całe, więc będziemy mieli wydłużo... Tak, mamy już 5, słuchajcie. Bardzo fajnie. Podoba mi się. A ty kim jesteś? Nie chcę się z tobą bawić. A, ha, 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 ha. Fantastyczny. A, ty kurde. Do widzenia. Dobra, ale walki są naprawdę mega. Strasznie mi się podobają. W końcu coś trudniejszego. Dobra, tutaj nic nie ma. O, moment, kryształki się odnawiły. Standardowo będziemy odnawiać sobie energię tych kryształów, jak tylko będziemy mogli. Na razie całe szczęście, że nie muszę używać, słuchajcie, mocy... mocy, jeżeli chodzi o... Co to jest? Czyli jest jak tu dziwnie. Jeżeli nie musimy bawić się za bardzo w tą moc... w tą moc... Jaką moc? Rozszczepienie. Otrzymujesz nowy kamień. O! Strzały z iskry rozszczepiają się na mniejsze pociski. Nic się nie mogę aktywować. Czy to chcemy? Wydaje mi się chyba, że lepiej będzie jednak, jak będziemy strzelać normalnie z łuku. A, tak się nie da. Dobra, okej. Okay. Natomiast coś miałem powiedzieć, oczywiście straciłem wątek jak zawsze, więc się tym totalnie nie przejmujcie. Tutaj widzę, że będziemy musieli zejść w dół. Ale nie mamy możliwości, nie mam nawet takiej zdolności, żebyśmy cokolwiek tutaj zrobili, więc wydaje mi się, że tutaj chyba już nic nie znajdziemy takiego specjalnego dla nas.
więc będzie trzeba wyjść, znaczy wrócić tak na dobrą sprawę. A tu po boku byłem? Aha, dobra, tu musimy iść. No dobra, tylko teraz się stąd... Trzeba jakoś wymiksować. Aby odbić wioski, odbij się wyżej. A, dobra, przecież mam tą możliwość, okej. Zapomniałem zupełnie. Tak jak już mówię, zmienili tutaj ułożenie klawiszy i człowiek się już po prostu gubi z kitu. Dobra, ale możemy wejść, widzę, tutaj, bo tutaj wcześniej nie mogliśmy chyba. Tak, a tutaj mamy odłamek zdrowia. Tylko, że teraz tak, to domyślam się, że wiem, jak trzeba zrobić. To trzeba troszeczkę... nie zdążę. No, domyślam się, że to trzeba było chyba tak zrobić. Chyba, że... O, dobra, złapałem się. Super, fantastycznie. Dobra, kolejny fragment. I znowu dostaliśmy cały, więc mamy jeszcze więcej energii niż powinniśmy mieć. Fajnie. No dobra, ale na górę kolega mógłby tutaj do mnie strzelić. Dzięki. I teraz poczekajcie, czy tutaj coś jest schowane? Znaczy on byłby tak... O, moment, możemy tutaj wejść. Dobra, mamy blask. Fajnie. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj było? No było niby tam w drugą stronę i zobaczcie, że tutaj w sumie na górze ktoś jest. Ja już jak wam mówiłem wcześniej, będę się starać to robić tak w miarę... A tylko że tutaj nie wejdziemy. No dobra, to tutaj tak na dobrą sprawę nam nic więcej nie pozostało, musimy poczekać tutaj na kolegę. O ty kurde! Cwaniaczku. Czy tutaj coś... Nie, myślałem, że coś, wydawało mi się, że coś tu będzie. No dobra, a jak teraz? Tu widzę, że definitywnie jest coś na górze. No, oczywiście. A! Dobra, najważniejsze, że mamy... O! Nie widzę, że tak na dobrą sprawę odkrywam tutaj rzeczy, które powinienem odkryć. Ała! God damn it. Dobra, jesteśmy. Poniżej nas jest gnijąca czeluść, natomiast tu mamy milczący las. I jak sami zresztą widzicie, jesteśmy na dobrej drodze do naszego kolegi nowego. A, nie mogę zdolności użyć. No dobra, domyślam się, że tu będzie ten strażnik, tak? Oho, wynurza się z wody. Jaka żaba! Rech, rech! Duch na moich moczarach? Więc Moki mieli rację. Chciałem im wierzyć. Lecz minęło już tak wiele czasu. Jestem Kwolok, a to moje mokradło. Miło cię tu gościć, maleństwo. Moki mówili, że szukasz swojej przyjaciółki Sówki. Spadła daleko na wschodzie. Czyli domyślam się, że będzie pewnie filmik. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest Kłum. To jest najważniejsze. Więzi ją milczący las. Las, w których nie ma już psów. Okej. Ale to jest creepy. Creepy bardzo.
Dawniej prowadził tam kanał, który widzisz za mną, lecz jego wody zostały zanieczyszczone i nie da się nie dożyć przeczytać. Jednak jest na to sposób. U źródła na zachód stąd stoi nieruchomy wielki młyn. Czyli to był młyn, który widzieliśmy wcześniej. Gdyby udało ci się uruchomić koło młyńskie, przez krainę znów przepłynęłaby czysta woda. Okej. Chciałbym ci towarzyszyć, lecz moki mnie potrzebują, ale mogę ci coś podarować. Pewnie dostanę kamień albo moc. Znając życie. To cząstka pradawnego światła, która niegdyś rozświetlała tę gęstwinę. Cząstka pradawnego światła, to nie będzie czasem świetlik? Niech jego głos prowadzi cię przez tę niebezpieczną krainę. Czyli dostaliśmy świetlika ponownie. Ja jestem głosem lasu. Już od bardzo dawna nie widziałem żadnego ducha. I bardzo długo nie opuszczałem moczarów, lecz zrobię wszystko co możliwe. Źródło potrzebuje naszej pomocy. A teraz idź do źródła i pomóż wodzie znów popłynąć. Aha, o, czyli jak widzicie musimy się ogarnąć tutaj, czyli już widzę, że będziemy musieli ponownie wrócić na atramentowe moczary. Tylko w sumie tak wiecie co, patrząc na to z perspektywy portali, które my gdzieś tutaj mamy, to wydaje mi się, że i tak chyba najszybsza droga to będzie po prostu iść w lewą stronę cały czas, bo tutaj nic się więcej nie zrobi. Znalazłeś nowego ognika, głos lasu, maksymalny poziom, coś, nie nadążam czytać. Niedobrze, a gdzie jest ten ognik? Ja go tu gdzieś mam? Nie ma go. No dobra, zerknijmy na tę misję. No, mamy tą główną, tak? Tutaj nic więcej nie ma, ekwipunek. O, patrzcie, jest. Głos lasu. Mogę? A nie, nie możemy chyba żadnych informacji tutaj o nim uzyskać. Nie. Przedmiot związany z misją, twoja pierwsza runa, przedmiot związany z misją Kiełwyjca. No, czyli jak sami widzicie, jest mnóstwo przedmiotów i różnych tego typu rzeczy. Także tutaj, no jak już mówiłem wam wcześniej, na pewno będziemy mieli masę roboty, masę zabawy i wszystkiego. Aczkolwiek, na dzisiaj to by było oczywiście, moi drodzy, na tyle. Tutaj dzisiaj już więcej nic tak na dobrą sprawę nie zrobimy. Chociaż... Są moki. A, otworzą mi chyba przejście wyżej, prawda? Dobra. Ale tu się chyba powinna gra zapisać, także nie powinno być chyba problemów. Owszem, zapisała się. Natomiast widzę już teraz, że my chyba do tych moczarów będziemy mogli przejść tak na dobrą sprawę tędy. Więc nie będziemy chyba tutaj jakoś inaczej to wszystko robić, tylko po prostu przejdziemy górą. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak sami widzicie, mapa jest naprawdę olbrzymia, jest naprawdę duża. Co prawda trochę obawiam się o liczbę, jak sami widzicie, rzeczy, które tutaj mamy, bo mamy już 6 z 20 wszystkiego, ale domyślam się też, że to nie będzie tak do końca... Wiecie, o co chodzi. Natomiast jak sami widzicie, to co tutaj mamy, to są chyba misje poboczne, tak mi się wydaje, ale fajne jest zrobione to drzewo, bardzo mi się to podoba. I tutaj będziemy mieli właśnie poboczne. No dobra, cóż, będziemy to ogarniać w następnych odcinkach. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj dziękuję. Mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji. Wpadnijcie na wszystkie social media. Linki macie oczywiście w opisie do filmu. A my słyszymy się w następnym odcinku już niebawem. Także dzięki, jeszcze raz trzymajcie się, cześć. Pa! No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.